każdy z nas powinien myśleć o tym, żeby dołożyć jakąś cegiełkę do tego, żeby było bezpiecznie na naszych drogach. I ja jestem ambasadorem akcji Lotos Mistrzowie w Pasach już drugi rok i cieszę się, że mogę się ku temu trochę przyczynić, że mogę poświęcić swój czas wraz z całym moim teamem i ekipą, którzy naprawdę wiedzą, co robią, ekipą, którzy ludzi, i to często właśnie kobiet, którzy potrafią przekazać wiedzę, co też jest ważne, bo ciekawe jest to, że bardzo dużo ludzi z nas, między innymi ze względu na systemy, które nas informują o tym, że i one są takie trochę denerwujące, że nie mamy zapiętych na przykład pasów, zapinamy te pasy, czyli bardzo dużo ludzi zapina pasy, ale bardzo dużo niestety ludzi zapina te pasy w niewłaściwy sposób, nie wystarczy zapiąć pas, więc my tutaj mówimy o tym, jak te pasy powinny być zapięte, co jest bardzo istotne, żeby nie zrobiły krzywdy podczas wypadku czy właśnie opuszczenia trasy. Jesteśmy tutaj po to, żeby informować ludzi, nie pouczać, żeby to odbywało się w takiej dobrej atmosferze. Foteliki dla dzieci to też bardzo ważna sprawa. Też informujemy o tym, jakie to powinny być foteliki, nie muszą być najdroższe, najbardziej zaawansowane technicznie, ale mówimy, na co zwracać uwagę. Jak je zapinać, to też jest ważne, w którym miejscu, jak obracać, jakimi kryteriami się kierować podczas właśnie wyboru dzieci. No to już prawie dorośli, mają jeździć w fotelikach do 150 cm, słuchajcie, tak pokazują najnowsze badania, że to jest właśnie ta wysokość dziecka, do której powinniśmy wozić to dziecko w foteliku. I to są rzeczy, o których często nie wiemy. Statystyki mówią o tym, że niestety większość z nas nie wie, jak zapinać pasy, nie wie, jakie mamy zakupić foteliki dla dzieci, jak je zamontować, w której części samochodu nawet. Aby dojechać bezpiecznie z punktu A do punktu B, musimy zachować pewne ramy i to są podstawy. Podstawą, okej, jest zapięcie pasu bezpieczeństwa, ale do tego również dołożyłbym pamiętanie o tym, że te pasy muszą być zapięte we właściwy sposób. Czyli jeżeli już coś robimy, słuchajcie, i to w każdej dziedzinie życia, to róbmy to na maksa dobrze. I to jest oczywiście akcja ogólnopolska. Ja nie mogę być wszędzie, gdzie te akcje są organizowane, ale jestem już po raz kolejny i w tym roku jeszcze zamierzam odwiedzić kilka miejsc wraz z całą ekipą Lotos Mistrzowie w Pasach i będę się starał udzielać i mówić to, co potrafię, czyli sprzedawać swoją wiedzę. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć troszkę o rajdowej jeździe, to też chętnie podpowiem przy okazji.